Cześć, dzisiaj Wam powiem o budowie korpusów szafy i o elementach, o których bardzo dużo osób nie wie, zapomina. Troszkę też o torach, czyli o elementach, po których przesuwamy te fronty drzwiowe, tak żebyście mogli świadomie i w łatwy sposób sobie wszystko zaprojektować. Ja dzisiaj znajduję się w showroomie Komandora i tutaj pokażę na ich ekspozycji, na co zwrócić uwagę, tak żeby nie popełnić błędów i jak proste muszą być nasze ściany, sufity, podłogi, żeby to wszystko dało się zrobić. Jeżeli chcecie zastosować tylko i wyłącznie tory na podłodze, w większości przypadków będziemy stosowali tak zwane blendy bądź cokoły. I zaraz to wszystko Wam pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy szafę, która jest drzwiami otwieranymi. Jeżeli te drzwi mają się otwierać, góra i dół, to posadzka musiałaby być idealnie zrobiona tak, żeby one nie zahaczały o podłogę. Dlatego zawsze w tej konfiguracji stosujemy tak zwane cokoły dolne. One mają około 58 mm, czyli takie 6 cm. No i one są niezbędne do tego, żeby te drzwi swobodnie się, słuchajcie, zamykały. Więc przy drzwiach, przy szafach, gdzie mamy otwory, fronty otwierane, a nie przesuwane, musicie na to zwrócić uwagę. Tak samo u góry, zobaczcie, tam też mamy taki cokół, taką blendę. Dlatego, że jeżeli sufit był chociaż troszeczkę krzywy, nie zamknęlibyśmy tych drzwi. I bardzo dużo osób zapomina o tym. Zobaczcie, tutaj mamy drzwi, które są przesuwane, czyli nie otwierane, tylko przesuwane. I cały ten profil podwójny, ten tor, jest w posadzce. Ale żeby takie coś mogło być zrobione i żeby te fronty można było przesuwać zarówno w prawo, jak i w lewo, musicie mieć idealnie gładką powierzchnię. I mało osób o tym wie. To musi być idealne jak żyletka. To nie może być nawet milimetra różnicy, dlatego że jeżeli tak się stanie, może okazać się, że front możemy tylko przesuwać w jedną stronę, a w drugą już nie, czyli nie możemy naprzemiennie ich przesuwać, tylko i wyłącznie w jedną stronę, no i wtedy możecie być niezadowoleni, będziecie chcieli sobie na przykład to reklamować, a nie będziecie mogli, więc tutaj zwróćcie uwagę na to, że jednak posadzka i góra, czyli sufit, musi być idealnie zrobione, a wiemy, że jest to bardzo ciężkie i bardzo dużo krzywizn mamy, więc musicie na to zwrócić uwagę. Teraz tak, bezpieczniejsze rozwiązanie Wam pokażę. To jest listwa cokołowa dolna i ta listwa cokołowa dolna, zobaczcie, ona powoduje, że my możemy tym elementem, który tutaj się znajduje, wyregulować nierówności podłoża. Zarówno na posadzce, jak i tutaj, zobaczcie, jak i tutaj przy suficie. To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz omówiłam jak gdyby podłogę i sufit, ale też ważne jest, co będziemy mieli na ścianach bocznych. Dużo osób nie chce mieć tak zwanych bocznych blend, które no, nie każdemu się podobają, nie zawsze chcecie po prostu takie rozwiązania mieć, ale jeżeli nie macie idealnie wyrównanej ścianki po prawej i po lewej stronie, jeżeli macie szafę wnękową, to po prostu nie da się tego zrobić bez szczeliny. I teraz Wam to pokażę. Zobaczcie, tutaj jest front drzwiowy przesuwany. I on idealnie nam dochodzi tutaj do listwy cokołowej, takiej bocznej. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy szafę, czyli nie, mamy ścianę i nie mamy boku. Oczywiście ten bok może być zrobiony. Jeżeli ściana jest prosta, wystarczy, że po boku zastosujemy tylko płytę 18 mm. Jeżeli jest krzywa, tak jak na przykład w tym przypadku, musimy zastosować jeszcze tak zwaną listwę maskującą tutaj boczną. Czyli oprócz tej płyty mamy jeszcze taką dodatkową listwę. Dzięki temu front, który przesuniemy, on nam tutaj ładnie dojedzie i jak przesuniemy kolejny front, zobaczcie, to też nam tutaj ładnie będzie równiutko dochodził. W przeciwnym razie będziemy mieli na wysokości, słuchajcie, szczelinę. Także nie zawsze da się to zrobić. Musicie na to zwrócić uwagę, bo jeżeli nieświadomie wybierzecie taką opcję, zamówicie sobie taką szafę bez bocznego wyrównania takiej blendy, tylko na przykład samą płytą meblową albo nie daj Bóg bez w ogóle niczego, to po pierwsze te fronty drzwiowe dosyć ciężkie będą uderzać o ścianę. Ta ściana może się niszczyć, a oprócz tego będzie widoczna szczelina, a to nie wygląda zbyt estetycznie, więc nieraz warto zastosować różnego rodzaju blendy, a nie tylko i wyłącznie samą ścianę albo bok, jak gdyby ściany, ten korpus, ze względów i praktycznych, i też estetycznych. Polecam, żebyście sobie to sprawdzili, możecie też zobaczyć to na żywo, jak to wygląda i świadomie wybierali sobie meble, które będziecie projektować, wkładać do Waszego mieszkania albo domu. Zapraszam Was
do kolejnego odcinka, w którym Wam pokażę kolejne elementy, które są niezbędne do tego, żeby prawidłowo zaaranżować meble w Waszym domu.